Witam Was i zapraszam na odcinek z serii Rozkminy, gdzie będę się wypowiadał na temat tego, dlaczego chciałbym Daybreaker w generacji 5. Na wstępie wyjaśnię, że Daybreaker to jest zła wersja, alternatywna wersja Celestii, która przeszła na ciemną stronę mocy. I chodzi mi o to, że biorąc pod uwagę, że Daybreaker była złoczyńcą, która wystąpiła jedynie w dwóch wizjach, to znaczy we śnie u Starlight i w wizji u Twilight, którą pokazał jej w sezonie 9 Król Sombra, to biorąc pod uwagę, że pojawiła się ona w komiksie w alternatywnej rzeczywistości, gdzie Celestii udało się za sprawą jakiejś postaci przejść na ciemną stronę mocy, to myślę, że jest to troszeczkę niewykorzystana postać, a sam komiks jest według mnie dowodem na to, że taka postać mogłaby działać i świetnie funkcjonować jako antagonista. Nie zmieniając pewnego faktu, ale jeśli chcecie kiedyś odcinek o komiksie My Little Pony Nightmare Nights, to dajcie znać w komentarzu. Biorąc pod uwagę, że sam Król Sombra ma powrócić, to również ma powrócić, to według mnie właśnie dobrze by było, gdyby Daybreaker była jednym z tych właśnie złoczyńców, którzy pojawiają się w serialu i zagrażają głównej piątce naszych kucyków. I właśnie według mnie dobrze by było, gdyby było coś takiego jak w niektórych kreskówkach, że właśnie jest drużyna złoczyńców, która ma stanowić przewagę dla Main Five, czyli tej grupy kucyków, której przewodzi Sunny. Mogłoby być też tak, że transformację w permanentnego alikorna Sunny mogłaby przypieczętować na przykład nawracając albo pokonując Daybreaker, bo już nieraz było tak, że swój prime time postacie miały za sprawą tego, że pokonywały jakiegoś dużego złoczyńcę. A jeśli chcecie odcinek na temat komiksu My Little Pony Nightmare Nights albo co myślicie na temat pojedynku Sunny Alicorn vs Daybreaker, to możecie dać znać w komentarzach. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!